Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Vampire Survivors, ale nie wiem dokładnie ile jeszcze będzie tych odcinków. Nie wiem ile ja tu wytrzymam przez ten jebany pentagram, na który jestem wściekły nadal. Nie mamy w sumie żadnych Evo. Znaczy jedno mamy, tylko na naszym czosnku. Szkoda, że nam nic nie daje. Jest King Bible, tyle dobrze. Czyli mamy już wszystkie Evo. Jeżeli byśmy teraz to zrobili, mielibyśmy wszystkie Evo. Tylko problem jest taki, że nie możemy tego zrobić z głupiego powodu. O, właśnie z tego powodu. Nie wiem, on raz zostawia, raz nie zostawia. Nie wiem na jakiej zasadzie on w ogóle działa, serio. Możemy teraz spoglądać? Nie możemy. Open Grimoire? A możemy. Ale tylko coś takiego pokazuje, to nieważne. Czyli to nam nic nie pomoże w żaden sposób. To nam nic w żaden sposób nie pomoże. Zaraz jakiś boss wyjdzie, tylko co z tego, jak nam pentagram go rozpieprzy? Tak kurwa głupio zrobione. Zgubi pentagram, możemy się zablokować całkowicie w grze. Naprawdę, możemy się tak głupio zablokować. No walnij, walnij, kutafiksie, walnij. Jak jest potrzebny, to nie walnij. Tylko walnij, jak jest niepotrzebny. Wow. Królu złoty, dziękuję, że walnąłeś łaskawie tym swoim pierdyknięciem. Nienawidzę cię. To jest boss. Może go nawet zabijemy. Znaczy jestem bezczelny, bo szukam po kieszeniach fajka. Zdechnij! Nie zabijemy go, zaraz pierdolnie pentagram i tyle. Zabiliśmy. Jezu, nie może być. Tyle mamy poziomy. Możemy zrobić Evo. Standardowo mnie kaszel musiał złapać. Nic nowego. Dobra, czyli mamy Evo naszego shootera. No i przyszedł kurwa niszczyciel dobrej zabawy. Standard. Ten pentagram to jest kurwa najgorsze, co ja mogłem wziąć. Na niego trzeba oddzielne rany robić. Jest tak gówniany. Po prostu odechciewa się robić tego rana dalej, wiecie? Szczerze. Ten pentagram, bo on wszystko niszczy. On niszczy expy, no niszczy wszystko po prostu. Niszczy po prostu wszystko. Czy ja mam szansę tam jeszcze dojść? No jest szansa, że tam dojdę. No i jest niszczyciel zabawy, kurwa. No mówię, on raz niszczy, raz nie niszczy. Nie rozumiem tego. Jest posrane. To jest posrane. Najgorsze jest to, że żadnego bossa nie ma. Jest boss, tylko co z tego? Dobra, na crown, na King Bible. No i na empty tome chyba. Krosik nam się zaraz wyleweluje. Zdechnij. Zdechł, dobra. Kurwa, no nie wierzę. Nie, kurwa, to jest przegięcie, kurwa. Totalnie to jest przegięcie. To jest kurwa przegięcie. Ten zajebany pentagram to jest kurwa przegięcie.
Ten zajebany pentagram to jest kurwa przegięcie twórców. Naprawdę, całkowite kurwa przegięcie. To tak kurwa głupie. Mam siódmy poziom kurwa tego Holy Crossa. No i co z tego, kurwa, jak nam rozpierdalasz wszystko, ty... Ciulu! Ty ciulu! Ja nie wiem, czy ten pentagram niszczy wszystko z poprzedniego, tak jakby... stepu pentagrama, czy jak, no nie wiem. Jest dla mnie niezrozumiałe, po prostu niezrozumiałe. Wiem, że on niszczy tylko jakby wszystko w pobliżu tego kółka, wiecie, tak jak jest teraz na przykład garlic, nie? Ale to kurwa niszczy wszystko, wszędzie. No, no idzie kurwa niszczyciel zabawy jebany, no. Te wybuchające kutafiksy, no. Dobra, zdechu. Zaraz będzie, kurwa, oczywiście niszczyciel zabawy. Przynajmniej jeden przedmiot do przodu będzie. Nic mi to nie da, ale huk. Daleko to jeszcze jest? Niedaleko. O Jezu, jak ja tego przedmiotu nienawidzę. Nienawidzę, totalnie nienawidzę. Totalnie go nienawidzę. Jedyny przedmiot, który bym z tej gry usunął, to pentagram. To jest zjebany, totalnie. Niszczy gry. Niszczy całkowicie gry. Mamy Crossa na 8, tylko co z tego? Jak nie możemy go wyewoluować? Bo zaraz przyjdzie niszczyciel zabawy i znów rozpieprzy wszystko. Tak będzie, zobaczycie. O, już zniszczył wszystko. A bossa kolejnego nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma. Taki świetny run, kurwa, zniszczony przez jeden przedmiot, no. Świetny run zniszczony przez jeden przedmiot. Jeszcze tego sierwa coraz więcej tu się robi. Nie wiem, czy to przeżyje. Wow, wow. Co się... No i jaja sobie ze mnie robicie? Ja pierdolę. Aj. Dobra, muszę sekundę odpocząć, bo to się dzieje niebezpiecznie. Dobra, moi drodzy. Odpocząłem. Odpocząłem całe dwa dni przed nagraniem kolejnej części, że tak powiem, naszych zmagań w Vampire Survivors. No i kochani, z tego co sobie odtworzyłem potem na filmiku, to dostaliśmy bardzo mocny wpierdziel na dziwnym stage'u. Doszliśmy do jakiejś trumny z tego co widziałem i tam wyszły mobki. Ja na te mobki wpadłem i dostałem wpierdol. Co się bardzo często zdarza akurat u mnie, ale no, jakoś to było. Dodatkowo, tylko sobie muszę tutaj taką ściągaweczkę odpalić. Herbitonator tutaj nam bardzo komentuje naszego Vampire Survivors i ogólnie widzę, że kolego, naprawdę jesteś mistrzem w tą grę. Jestem pełen podziwu dla ciebie. Ogólnie, jak to wygląda? Pentagram ma jakąś szansę na zostawienie przedmiotów. To nie jest tak, że on zawsze je kasuje, tylko ma jakąś szansę i jest dobrym przedmiotem na sam koniec, jak już sobie chcemy to ogarnąć, a nie jak robimy właśnie początki stage'a. Nadal jestem zły,
Bardzo zły na ten pentagram. Na pewno bym go teraz nie wziął. Na pewno bym go teraz nie wziął. Gdzie jest moja ściągawka kolejna? Tu jest moja ściągawka. Czekajcie, mam nadzieję, że nie zobaczycie tego, jak to przeciągam. Nie, nie zobaczycie. Odpalam sobie ściągawkę z kombosami. Bo ja mam bardzo słabą pamięć, jeżeli chodzi o to. I co my ostatnio odblokowaliśmy? Bo jeszcze też tego nie zauważyłem. Collections. Odblokowaliśmy sobie. To jest ewolucja naszego bicza. To jest Evo Holy Wanda. W ogóle Witonator twierdzi, że Holy Wand nie jest wcale taki dobry. I w teorii się z tobą zgadzam. Nie jest jakiś idealny, jeżeli chodzi o to. Ale na początku, no, to był taki dosyć mocny damage spike, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Co bym chciał jeszcze dzisiaj zrobić? Może byśmy ogarnęli, tylko potrzebujemy atraktor orba do tego. Ogarnęlibyśmy sobie Holy Water, Crossa, bo do Crossa to my potrzebujemy jednej rzeczy. Do Crossa potrzebujemy koniczyny, czyli musielibyśmy iść na lak, na atraktor orba i... Ogólnie też jeszcze stwierdził, że te noże są zarąbiste, ale no ja jestem ciapa, więc może byśmy spróbowali, czyli tak, Bracer, Clover, Attractor Orb i Candlebar, jeżeli chodzi o nasze aksy, bo też widzę, że nie mamy ewolucji, tak to byśmy mieli już znacznie więcej. No i Spellbinder, jeżeli chodzi o Holy Bible. Więc na to będziemy się próbowali zrobić. Nie wiem, ile nam to pomoże. Weźmiemy Gennaro. Ogólnie tak samo Witnator mówił, że Gennaro jest jego ulubioną postacią. Podziwiam naprawdę. Ja tej postaci zbyt nie lubię. Ale no, niestety. Niestety. Tylko gdzie my możemy pójść? Gdzie my możemy pójść? Tak samo mówił, że... Czekajcie, to był chyba Moonglow? Chyba Moonglow. Jest to ogólnie mapa do nabijania sobie stage'y, ewolucji, ogólnie expa kasy i tym podobne. Dobra, Inlaid Library, lecimy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie zapisało mi tego, czy ja muszę pewnie wygrać? Dobra. Jak trzeba, to trzeba. I włączyłem oczywiście klasyczną muzykę. Mówię, Gennaro dla mnie jest ciężką postacią. A i od razu nam się krasik pokazał. Nie wiem, czy nie wezmę jeszcze brajeczego garlika, naprawdę, bo garlik jest dosyć przydatny. No i mam teraz zagwozdkę. Garlik czy cross? Cross nam się przyda. No, garlik. Muszę mieć jakąś obronę. Bo ja sam z tymi nożami sobie nie poradzę. Sam sobie z tymi nożami na pewno nie poradzę, to od razu już mówię z miejsca. No i nic mnie tu nie interesuje. Nic mnie teraz nie interesuje niestety. O'Clock Lancet potrzebuje. Co my już to mamy? My już to mamy i to było Valkyr Turner. Zrobimy skipa, no. Zrobimy skipa, bo nie mamy innej opcji nawet na to. Staram się to mniej więcej brać. Jest, dobra, knife level 2. Wiecie, możliwe, że te noże na Evo naprawdę są dobre. Ja nie mówię, że tak nie jest, bo dla mnie też pentagram był do dupy strasznie. A jednak ktoś tym potrafi grać, no i tak twórcy też to zrobili. Dobra, garnik level 2. Czyli bez szału i rewelacji, no niestety. Ja mówię, nagrywam ten odcinek, czy odcinek, to pół odcinka w sumie. Już po jakiejś przerwie, więc... Emocje mi trochę już opadły, zrozumiałem mniej więcej, jaki był mój problem. No i dwa przedmioty, które byśmy chcieli. Dwa przedmioty, które byśmy chcieli. Clover będzie potrzebny do Holy Crossa. A Spellbinder będzie potrzebny do Biblii. No to Clover. Idziemy na laka. No i teoretycznie jak mamy laka, to możemy też iść na pentagram, ale...
Bo właśnie też Witander powiedział, że jakby nie patrzeć, lak jest tutaj dosyć istotny w tym secie. Stone Mask, no nic mi tak zbytnio nie pasi. No mówię, to jest ogólnie tak naprawdę subiektywna ocena co do tego persetu, który robimy w tej grze. Kurde no. Jest jeszcze spokój tak w miarę, ale jak to będzie dalej? Jak to będzie dalej? Ile są to szmirki już? No już się robi nieciekawie. Runt Racing w pentagram. Kurwa. Nie mogę. Już mi się wykończymy z tym. Run Tracer potrzebuje armorka. Czy ja chcę dzisiaj znów przeklinać? Ach, chuj, dobra, bierzemy to. Będę żałował, no trudno. Będę żałował. Ja jestem tego pewny, że będę żałował. A mam nadzieję, że ten lag nam troszeczkę pomoże. I że nie będzie tak źle. Wierzę w to. Wierzę w to bardzo. Tak samo bardzo, że wierzę w to, że mnie tutaj nie dotknął. Dobra, bracer nam było potrzebne. Do czegoś do noży było nam potrzebne, więc musimy to wziąć. W ogóle powiem wam szczerze, że śmieszy mnie to, jak ktoś na przykład nagrywa z tego odcinki i twierdzi, że nie używa ściąg i tak dalej. Znaczy, na pewno są takie osoby, nie mówię, że nie, ale no, większość osób jednak patrzy na te ściągi, a mówi, że nie patrzy. Więc ja od razu mówię, patrzę jak pojebany na te ściągi. Dobra, szpinak będzie nam tylko potrzebny do Firewanda, ale tego nie mamy, więc lecimy na knife'y. Musimy zrobić Evo. O kurde, robi się nieciekawie. Znaczy, dla mnie ogólnie jest to słabe w tym, w tych nożach, że ja muszę celować. Ja muszę celować, a jestem w ogóle, no ogólnie teraz gram Valoranta troszeczkę z Discordem. I dla mnie to jest po prostu strzelanie, to jest masakra, nienawidzę strzelać. Znaczy w grach oczywiście, tylko i wyłącznie. Dobra, jest kończynka, więc może pentagram będzie lepiej działał. I dla mnie ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o strzelanie w grach, to jest męczarnia. To jest męczarnia. Ja zawsze mam niski czas reakcji w strzelaniu. O, pentagram jednak nam skasował wszystko. Dzięki, pentagram. Widzę, że to szczęście dla ciebie jest nieistotne. To jest słaby typ przeciwnika tej do walki. Clover. Liczymy na to, że jednak nam to pomoże. Tylko weź się teraz przebić przez tych przeciwników. To jest jeszcze ciekawe. Nie wiesz, że masz Zeza, to jeszcze musisz operować tym. Dobra, bo to już było nieciekawie. Muszę patrzeć na czas odcinka, no i mieliśmy chyba 8 minut nagrane z pierwszego. Pumarola. No dobra. Jak chcemy na ten garlic jeszcze przynajmniej trochę iść, no to idziemy i na to. Garlic się przyda. Wygląda, że mamy te noże. W sensie chodzi mi bardziej o to, że mam na tyle, znaczy jestem na tyle upośledzony, że mogę zaraz paść. O kurwa, jeszcze wlazłem w to. Attract Orb. Attract Orb nam był potrzebny do Santa Water. Santa Water. I również Witnotar nam tutaj pokazał kilka rzeczy, powiedział kilka rzeczy, że nie z każdego bossa wypadają ewolucje. Ja na przykład o tym nie wiedziałem.
Jezu. Sadomaso. Masochista, kurwa, wziął tego jebanego pentagrama. O, krosik jest. Krosik miał potrzebę. Potrzebę Clovera. Bierzemy cross. Bierzemy cross. O, jak w zetków pokrzywy. Ale przynajmniej coś, co samo się pokusuje. To już jest dobrze. Wybieram to, bo zaraz ten pentagram przypieprzy, to znów nie będzie nic. Nie będzie niczego. Nie będzie niczego. Dobra, knivesy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ja znam ewolucję tych noży. Nie wiem, czemu mi jej nie zaliczyło po prostu, ale... Wydaje mi się, że wtedy po prostu bez... coś działa jak Magic Wand i tyle w temacie. Dobra, knives szósty już. Ten cooldown jest coraz mniejszy. I tych noży jest więcej. I zaraz pentagram. Cyk i nie ma nic. No ja już czekam. Pójdę na to szczęście. Niech mnie szlak trafi. Pójdę na to szczęście. O nie. Gówno wybuchające. Pentagram potrzebował czegoś? Kurde, nie pamiętam. No i oczywiście pentagram wszystko zniszczył. Pentagram potrzebuje... O Jezu, mieliśmy to, korony. Niedobrze. Niedobrze. Pentagram potrzebował korony, a my tą koronę odrzuciliśmy. Au. Jezu, jakie to jest mocne. Panie, uspokój się pan. Uj, ile kasy. No tak bez szału, bez szału. Dobra. Spellbinder. Spellbinder jest do Holy Bible, ale my Holy Bible... Nie mamy Holy Baby. Holy Baby nie mamy. Gdzie jest nasza Holy Baba? Ej, właśnie, a czy... Jeszcze takie pytanie, to jest tylko i wyłącznie jeden przedmiot? Chyba tak. To był tylko jeden. Oj, niebezpiecznie. Proszę przestać być taki tanki. No bez jaj, proszę. Chyba jest tu dużo. Oj, zostawiło, nie może być. Nie może być, oszukało. Chyba jakiś błąd się wdał w tym pentagramie. Candlebar był do aksów, ale aksów też nie mamy. Dobra, teraz bossa potrzebujemy. Zostaw tam mnie, gnoje! To jest boss. Jest! Możemy dziewo. Zostawcie mnie! Pentagram! Nie! Pentagram nie! Pentagram nie! Dopóki nie wezmę. Dobra. Garlic, czyli tu nie było ewolucji. A to gdzie dostwa jedne? Dobra, pentagram na kurwej Sancheza. Coś tu ewidentnie wyszło. Plan był inny. Plan był dobry, tylko wykonanie średnie. No nie, mumie, powrót mumii 3. Jezu, tu się robi już niebezpiecznie.
Jest garlic. Biorę garlika. Zawsze jakaś osłona. Wiecie, ja osoba, która zazwyczaj gra z przedmiotami, które... Dzięki, kurwa. Zazwyczaj jestem osobą, która gra przedmiotami automatycznymi. Teraz mam problem. Duplikator jest potrzebny do wonda. Nie, nie do wonda. Do lightning ringa. No nie, no to tylko bracers, no. Uuu, dobra, trochę was tu jest. Trochę was tu jest. Kolejny garlic. Oj, ale tutaj fajne ekspowisko jest. Co prawda trochę HP-ków tracimy, ale... Ale to nie problem. Pentagram, o Jezu, niu. A stone mask jest potrzebny do czegoś? Stone mask jest potrzebny do przedmiotu, którego nie znamy. No nie wiem, czy chcę... Nie, biorę tak te orba. Ten pentagram będzie przejebany, no. Garlic, kolejny garlic. Jakiś boss? To jest boss. Dawaj. Jest! Mamy ewolucję. Strzela bez żadnego opóźnienia. No i teraz to jest CKM-ik. I co, gnojki teraz? Możemy się napierdzielać. No i teraz możemy walić, no. No i teraz mi się zaczynają noże podobać, nie powiem, że nie. Spore DPS-y. Porachne DPS-y, fajne. Pentagram, jestem. Teraz musimy krosę jeszcze ulepszyć. To jest chyba boss. To mu rola jeszcze wpadła. To garliczek. Kolejny boss. To jest jakiś boss hand zaczął? What the fuck? Nie wiem, czy szpinak też nie byłby dobry. Kurde, nie chciałem tego wziąć. O, garlic już się ulepszył, zajebiście. Ej, no to elegancko. Cieszy mnie to bardzo. Idziemy na cross. Dobra, idziemy w prawą stronę bardziej. Chyba teraz sobie możemy pozwolić na to. Mamy garlic ulepszony, więc jest fajnie. Żeby nie skończył tak jak wcześniej. Ej, serio, dobra, zmieniam zdanie na temat tego Gennaro. Naprawdę jest spoko. Aksy! Do aksu było potrzeba. Kurde, musiałem sobie zobaczyć na przeglądarkę. Aksy. Nie mam tu aksów. Fuck me! Oczywiście pentagram, kurwa. Chuj ci w dupę. Już zaraz muszę odcinek kończyć, o nie. Dobra. Nie jest źle, nie ma tragedii. Stone maska nie chcę jeszcze brać. Póki nie muszę. Femurola czy pentagram? Femurola. Pumarola. Jakiś boss, coś, nic. Już może lepiej nie.
O wilku mowa. Staram się omijać ogólnie. Tylko on zaraz mi zniknie. Kurwa nie, no muszę go rozwalić. Bo on mi zniknie zaraz. Możliwe, to chyba nie był boss. Crown! Crown jest potrzebny właśnie do pentagramu. Dawać ekspy. Dawać ekspy. Pentagram, ty kurwo jebana, przestań mi ekspy prześladować. Dobra, no krosik, no. Teraz ten pentagram jest tylko dla graczy doświadczonych. Ale ja muszę już kończyć odcinek. Moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach oczywiście. Nie kończymy jeszcze Vampire'a. Ja się dobrze tutaj bawię. Bardzo dobrze się tu bawię. Przypomnę się, jak umieram. O Jezus Maria. Dobra, Bracer. Więc zobaczymy się w następnym odcinku. Ja w tej chwili kończę. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu. Grał do Was Shiro. No i hejo.